A jak się pan odniesie do plebiscytu z 20 lat? Plebiscytu? No. W tych 20 latach. Tam było 75 do 7% polskojęzycznych, nie? Na tych terenach. No. A później nagle to zginęło w przeciągu 5 lat. Różnie. Ja wtedy nie żyłem, ja tego nie wiem. W każdym razie... Dzień dobry. Dzień dobry. W każdym razie jedna sprawa jest... Ja wyznaję stanu zasadę, jak ktoś musi rękę na brata, to już jest bezpieczny. Dobry. Fotografuję moje tablice. Dlaczego pana? To powieszał osobiście. Tak? No. To zrobili, a coś mi znaleźli. A? Jestem winowajca. To fajnie, fajnie wiedzieć. A skąd pan jest? Szczelce Opolskie. A? Historia jest ciekawa tego terenu. Dlatego tak jeżdżę, robię zdjęcia, oglądam. Samochodnie jest. Proszę? Samochodem. Tak, no. Za Szczelec to raczej nie. Jaki nie, pan nie ma zawód? Technik, mechanik. To ja się tak nazywam. Ja jestem senior, dlatego tu nie mam mojej żadnej funkcji. Pracowałem w CW i te kontakty z naszego towarzystwa są tutaj. Aha, to można w razie czego pisać odnośnie jakichś pytań. Nie będę panu za bardzo dużo dawał, bo informacji, bo nie ma czasu na to, ale jakby coś się działo. Ile lat mają te tablice? To nie są te powiedzmy pierwotne, nie? Oryginalne. Oryginalne? Oryginalna jest ta, no. Ta i tamto. Tak? Tak. To jest wszystko marmur. Tak. Nie? One były zakopane. Ludzie je zakopali miejscowi, Ślązacy. To tak samo jak te dwie metalowe przy kościele? Bo tam trzy? Nie, tamte były... Tamto było wcześniej. No. To może było takie niechlujstwo kogoś tam, nie? No. Podczas budowy, nie? No, ja tylko zapytam żonę, co się potrzebuje. Nie ma problemu. A to była polityczna sprawa, nie? Aha. Ale widzi pan tutaj, dorobiliśmy pół tablicy, nie? Widzi pan? Jest przepołowione. No. Bo już znaleźliśmy tylko to, dziwna sprawa, że książę Honorowy ma tylko, tu ma dwa herby. No właśnie też się zastanawiam, czemu tak może jest, nie? Może kobieta, nie? Aha. Ale to nie babcia księcia Honorowego, który żyje jeszcze w Niemczech. O! Wilhelm. A tu jest nawet, tej nie zauważyłem. Prince, on miał ile miesięcy? 8-6. Od augusta, 6, 7, od 7, sierpnia do... Grudnia. Do grudnia umarł, nie? No. I ona to postawiła. Żona księcia Hugo. Niech mi pan powie teraz jedno, jeżeli one są nie są współczesne, nie, to dlaczego jakość tej korony jest całkiem inna? Chodzi mi o wzór, wie pan. Tu jest korona, która wygląda jak korona. A tamte to już bardziej takie papieskie, biskupie, nie? Tego połączenie. Nie tu... Bo to jest starsze. Tak. Prawdopodobnie tu jest Hugo. No. Paulina. Aha, czyli ten. Duża historia. Tam ma pan groby jeńców. Francuskie i też są? To nawet nie wiedziałem. Tam dalej. No. Miasto tego pilnuje. Po tej drugiej. Tam pan będzie widział za chwilę, nie? No. To także taka ciekawa sprawa. Jak jeszcze był normalny czas, 41-42, to jeszcze ich chowali na cmentarzach, potem ich nie chowali nigdzie. O jeńców chodzi. Tak. Zobaczy pan te nazwiska włoskie. No. Jak Włosi już przegrali z Hitlerem. Ja się troszkę historią Annabergu też interesowałem. Tam całkiem inna jest opowieść na temat właśnie tych jeńców, nie? No też wszędzie byli jeńcy. No. Idiotyzm jest po prostu. Straszne rzeczy wymyślili. Tak kulturalny naród wybrał takiego idiotę, no. że co zrobili ze sobą, nie? No to już od 30. Tu ma pan, widzi pan tą kolumnę? Tę najwyższą stodołę, widzi pan? Najwyższą stodołę. Tam w tym szczycie jest krzyż z cegieł zrobiony. A to już widziałem coś takiego. Jak ja się go pytałem, mojego dziadku już. No. Jak miałem 15 lat, na kogo ty głosowałeś w 33, jak tu były Niemcy? Maj syn. I ona go Hitlera nie głosował. Głosował na partia Centrum.
bo ja wiedział, rolnik, może szkoły nie miał, ale widział, że Hitler wytrzyma ze swoim idiotyzmem 10 lat. A potem jak jechał z księdzem proboszczem do Starej Kuźni, to widział, tu Żyd leżał, tu leżał, i że to już był 44. Są cmentarze jakieś w okolicy, nie? Żydowski cmentarz jest w lesie. Nie w Drobnicach, to tam już to też jest, było. Nie wojenny. To jest 1800 któryś, nie? A jak się pan odniesie do plebiscytu z 20 lat? Plebiscytu? No. W tych 20 latach. Tam było 75-7% polskojęzycznych, nie? Na tych terenach. No. A później nagle to zginęło w przeciągu 5 lat. Już nie. Ja wtedy nie żyłem, ja tego nie wiem. W każdym razie... W każdym razie jedna sprawa jest... Ja wyznaję starą zasadę. Jak ktoś podnosi rękę na brata, to już jest bez sensu. To niestety nie wolno. No. Dobra, dziękuję za informację. Proszę tam wejść na naszą stronę. No, na pewno. Odnośnie tych znaleźli, coś tam też będzie, czy? Nie, niekoniecznie. Myśmy je znaleźli potem z firmą kamieniarską, ponieważ Holowa ją wybudował dla tego małego, zmarłego, bo ona była fundatorem tego kościoła. Święta Katarzyna? Nie, Olga? Paulina. Paulina. O, matka jego. Święta Katarzyna to nazwa. No, on jest, a ten jest Hugo, dlatego hotel Hugo u nas jest, nie? Pauliny tu nie ma. Aha. A marmur skąd pochodzi, wie pan? Marmur jest niemiecki, ze starych czasów, z tamtych czasów. Niech pan zobaczy... Bo my mamy duże kopalnie marmuru. Ale niech pan zobaczy tam na drugiej stronie. Urodzony w Sławieńcice, Sławieńcy w Umar, w San Remo, w Paryżu, na drugiej stronie. Czytaj tak? Pan, no. Zaraz zajdę. No, dziękuję i wesołych świąt. Tu znajduje się część pochowanych jeńców z obozu Blechhammer. O tym nawet nie wiedziałem. Żelazny krzyż marzeński. Tutaj jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Wraz z pomnikiem Orła.